Ja w trakcie tam uwielbienia czułam taki mega ogień tutaj na karku i zastanawiałam się, co kaman i za, no tak, słowo wiedzy. Więc generalnie, jeżeli ktoś z was czuje ból w karku, to przyjdź do mnie po nabożeństwie, pomodlę się o ciebie i zostaniesz na pewno uzdrowiony. A jeżeli kark boli ciebie, który mnie oglądasz, to teraz nakładam krew Jezusa na ten kark i on przestaje cię boleć teraz, przez moc imienia Jezus i nigdy więcej nie wróci. Amen. Amen.